Onet24, Kamil Turecki, zapraszam. Grupa Wyszehradzka spotyka się w Polsce. Rozmowy będą trwały przez najbliższe dwa dni. Łańcut i Rzeszów gości czterech prezydentów: Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Będą oni uczestniczyć w trzech panelach dyskusyjnych. Tematem: problemy młodego pokolenia w swoich krajach, budowanie tożsamości Europy w oparciu o wartości, kulturę i historię oraz bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej. Skandal w reprezentacji. Po hucznych imprezach kadrowiczów Adam Nawałka wyciągnie konsekwencje wobec zawodników, którzy nadużyli jego zaufania. Chodzi o zachowanie części piłkarzy podczas zgrupowania narodowej kadry. Piłkarze mieli imprezować kilka dni przed ważnym meczem z Danią. Po spotkaniu miała się odbyć huczna impreza, która dla części zawodników skończyła się dopiero o 7 rano. Według informacji przeglądu sportowego, powołania na najbliższe mecze może nie dostać m.in. Artur Borut. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To okazja do nagradzania nauczycieli za ich wkład pracy. Dzień uchwalono 44 lata temu i obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty. Obecnie w Polsce pracuje około 650 tysięcy nauczycieli. Tegoroczne święto przebiega w cieniu nauczycielskich protestów związanych z planowaną reformą systemu oświaty. Część nauczycieli m.in. nie zgadza się z pomysłem likwidacji gimnazjów. Holandia, gdzie zalegalizowana jest już eutanazja, zapowiada nowe przepisy zezwalające na pomoc w samobójstwie starszych osób, które uznały, że ich życie powinno się zakończyć. Prawo to będzie przysługiwało wyłącznie osobom starszym, choć nie ma podanego pułapu wieku. Asystentem śmierci ma być osoba z wykształceniem medycznym i specjalnie wyszkolona. Do jej zadań będzie należało wydanie zgody na procedurę samobójstwa. Podobnie jak w przypadku eutanazji, procedura ma być przeanalizowana przez wyspecjalizowaną komisję. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.